Dziękuję pani dziekan, dziękuję bardzo. Witam serdecznie studentów. Będę miał prawo do pół godziny pewnego syntetycznego wykładu na temat czy segregacja, czy integracja, czy inkluzja społeczna jako wymiar procesu readaptacji społecznej osób, które uprzednio odbywały karę pozbawienia wolności. To myślenie, że ja muszę być kreatywny w sensie społecznym, bo to chodzi i o mnie, i moje funkcjonowanie w społeczeństwie. A więc pomóc mu pojednać się ze społeczeństwem, odnaleźć się we właściwy sposób. I to jest proces, to jest szalenie długi, głęboki, istotny proces. Tak jak już było wcześniej powiedziane, ja jestem ze świata biznesu. Jestem głównym akcjonariuszem firmy, która produkuje maszyny górnicze, zatrudnia ponad 5 tysięcy osób. Gdzieś tam pojawiam się na liście najbogatszych Polaków. Natomiast Bóg położył mi na sercu wspieranie właśnie działalności osób, które działają na rzecz osób odrzuconych. Robią to ze swoim sercem, oddaniem, angażując w to całkowicie swój czas. Swoje wystąpienie podzielę na dwie części. Zwykle przygotowuję się do każdego wystąpienia bardzo pilnie. Natomiast kiedy słucham prelegentów, miałem okazję występować jako ostatni, odniosę się do tego wszystkiego z pozycji, z dwóch pozycji. Człowieka, który odbywał karę pozbawienia wolności. Bo ci, którzy nie wiedzą, odbywałem karę 25 lat pozbawienia wolności. Ta druga część będzie dotyczyć tego, co dzisiaj robimy jako organizacje pozarządowe. Powiem to nieskromnie, ale myślę, że jestem specjalistą od zeskanowania prawie wszystkich organizacji, które zajmują się pomocą ludziom odbywającym karę pozbawienia wolności i ludziom, którzy opuszczają. Dołączam do tej grupy również organizacje, które pomagają bezdomnym, bo większość osób, które są dzisiaj bezdomnymi, to są osoby, które odbywały karę pozbawienia wolności. Jeszcze do naszego grona osób, które chciałabym powitać z imienia i nazwiska, należy pan asystent Rzecznika Praw Obywatelskich, pani profesor Lipowicz, pan Radosław Mądrzycy, bardzo serdecznie pana witam. Głębokie badania kryminologiczne pokazują, że każdy skazany jest inny od pozostałego. Ta inność i odmienność jako cecha różniąca nie towarzyszy nawet nam, jako ludziom, którzy nie wchodzą w konflikt z prawem, czy nie demonstrują zachowań aspołecznych czy antyspołecznych. Nie chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy gorsi. Jesteśmy inni. Ale różnorodność odmienności statusu osobowego poprzez elementy struktury własnego ja i ego są elementami o wiele bardziej zróżnicowanymi, o wiele bardziej rozbudowanymi, o wiele bardziej nośnymi w strukturze osobowości osób manifestujących czy niedostosowanie społeczne, czy demonstrujących karierę dewiacyjną, czy realizujących karierę przestępczą. Ta natomiast inność nie jest elementem wymiany, tylko inność jest elementem eliminacji, ekskluzji, defaworyzacji banicy społecznej. Proszę zobaczyć, co myśmy zrobili na przełomie kultury XX i XXI wieku. Utrzymujemy więzienia jako, moim zdaniem, relikty kulturowe. My nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć, dlaczego może nie być więzienia. Ponieważ my uważamy, że element bariery psychologicznej, społecznej, prawda, fizycznej jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Podejście humanitarno-egzystencjalne, a także myślenie wieloma dziedzinami wiedzy, pozwala właśnie dzisiaj na próbę wyjaśnienia, że ten inny odrzucony może być twórcą własnej zmiany pod warunkiem, że oferta będzie osadzona
na fundamentach wyjaśniających jego zachowanie z projekcją zmiany tego zachowania. A także bywają społeczeństwa jak Skandynawia oparte także w prawie i polityce społecznej na inteligencji etycznej, czyli na systemie wartości. Czyli zwracają uwagę, że zarówno skazany nauczyciel zmieniający i społeczeństwo muszą stanowić jedność w działaniu. Pomóc pojednać się, powiedzmy przestępcy, z ofiarą przestępstwa. A jeśli jest to niemożliwe, aby z ofiarą, bo ofiara nie żyje, z najbliższymi ofiary przestępstwa. To są bardzo trudne doświadczenia, ale bardzo głębokie, szalenie istotne. No i tu też mógłbym pewne szczegóły, czy tam pewne przykłady przytaczać, ale może... No, pamiętam rodziców, osoby, kolegi, dwóch kolegów było. No i właśnie jeden zamordował drugiego. I oczywiście ja to bardzo skracam teraz tą wypowiedź. I ci rodzice, obydwoje ludzie, powiedzmy, no, wierzący, praktykujący, no zawsze, ponieważ znali jednego i drugiego od dzieciaka, po prostu no, chcieli w jakiś sposób pojednać się z tym młodym przestępcą, zabójcą ich syna. Oczywiście to nie przyszło z dnia na dzień, to jest też długi proces, do którego ci ludzie, tak jak mówili, dojrzewali. Dojrzewali poprzez no, życie w świecie wiary i realizacji tej pragmatycznej wiary. No i po jakimś czasie gdzieś stopniowo to ten proces zaczął następować. Myśmy także bardzo pracowali nad nim, aby on też zechciał w tym procesie zacząć uczestniczyć. Też po jakimś dłuższym czasie, bo to są długie procesy. Udało się zainicjować ten proces. Dzisiaj on też już jest na wolności i w zupełnie innej relacjach funkcjonuje właśnie z tymi rodzicami zamordowanego przez siebie kolegi. Ktoś, kto tak na to zewnętrznie popatrzy, jak to możliwe, to jest niemożliwe, oni go powinni do końca życia nienawidzieć i tak dalej. Oczywiście nikt nie wróci życia człowiekowi, który już nie żyje, ale można w jakiś sposób, no, szeroko pojęty, pozytywny, pomóc układać te relacje, aby one były bardziej znośne, bardziej jakoś no, do pogodzenia, aniżeli żyć no, ciągle w tej negatywnej, agresywnej formie, no, bo coś się stało tragicznego i tego się nie da odwrócić. No nie da się odwrócić, ale budzić się dzień w dzień z agresją, z nerwami, z nienawiścią, to też człowiek sam siebie obciąża i też no, w ten sposób siebie wyniszcza. Łatwiej jest się budzić, kiedy się przebaczy temu drugiemu, kiedy próbuje się w jakiś sposób pojednać i tamtemu też jest łatwiej zacząć funkcjonować społecznie. Kiedyś na takiej konferencji prowadzący przedstawiał mnie, mówiąc, że ja w swojej działalności kieruję się wartościami humanistycznymi. Tak, do głowy mi przyszła odpowiedź, że mnie humanizm bez Boga nie interesuje. Także to jest jedno z takich kryteriów, którym się kieruję. Z jednej strony mamy państwo, które ma odpowiedzialność za opiekę społeczną, za pomoc różnego rodzaju grupom, ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Z drugiej strony właśnie spotykam się i mamy ludzi, którzy robią to z sercem, z oddaniem, z przekonaniem. I nie zważając na te wszystkie kwestie finansowe, wynagrodzeń i tak dalej. Można by powiedzieć, że łącząc te dwa potencjały, powinno się osiągnąć no, po prostu efekt dużo, dużo lepszy. Natomiast z moich doświadczeń, no, tu gdzie się pojawiają pieniądze, to się zawsze pojawiają problemy. I ja jakby wiadomo jest, że w momencie, kiedy są pieniądze, szczególnie są to budżetowe, to ich wydawanie musi być oparte na jakichś zasadach, musi być czymś uregulowane, muszą być podane pewne kryteria, na jakich zasadach te pieniądze są dysponowane.
Natomiast często zapisy formalne nie są w stanie uwzględnić wszystkich ludzkich przypadków, ludzkich potrzeb, uwarunkowań. I poprzez zapisy formalne nie osiągniemy optymalnego rozwiązania, optymalnej zasad pomocy ludziom. W związku z tym wymaga to od tych osób, które decydują o tym, dużej mądrości, empatii i zrozumienia. I powiem tak, są też urzędnicy, którzy właśnie mają serce, przekonanie i empatię do tego typu działalności, którzy są w opiece społecznej. Natomiast jest też no, szereg urzędników, którzy traktują to tylko jako etat. Tu jako przykład mogę powiedzieć, kiedy no, w te wakacje, latem akurat właśnie do młodzieża w Krakowie, który działa w domu wynajmowanym z Agencji Mienia Wojskowego, dostał wypowiedzenie no, w takim trybie tam dwóch tygodni czy miesiąca i nie miał gdzieś się jakby z tymi bezdomnymi w tym momencie podziać. Było też tak no, to medialnie jak to zostało poruszone. Trafiło to też do wyższych decydentów i między innymi Jurek dostał już tam w końcowej fazie, kiedy udało się to problem rozwiązać, ale dostał też list od prezydenta Krakowa, który powiedział jedną rzecz, tam po prostu była napisana w tym liście. To nie ten dom Łazarza jak gdyby potrzebuje wsparcia z budżetu, z miasta, tylko to właśnie miasto potrzebuje tego typu działań. W ogóle jakby tak zmienił, przekierunkował, kto co potrzebuje. To mówi, to my jako miasta, to my jako urzędnicy odpowiedzialni za to, potrzebujemy właśnie tego typu ludzi, tego typu działań, fundacji, bo to one nam pomagają rozwiązywać te problemy, za którymi jesteśmy odpowiedzialni. Drugi taki przypadek jest fundacja Teen Challenge, która od już kilkunastu lat pomaga osobom uzależnionym, prowadzi ośrodki dla osób uzależnionych. W ramach tego współdziała z NFZ-em i dostaje po prostu dofinansowanie na łóżka, na pacjentów właśnie w tych ośrodkach, które leczą i terapeutycznie pomagają wyjść tym osobom. Jest to chrześcijańska fundacja, w związku z tym jest też tam mowa, są też spotkania nabożeństwa, są też rozmowy o Biblii i tak dalej. Ale jest to dobrowolne, to nie jest obowiązkowe. Ktoś, kto nie chce, nie musi być w tym ośrodku. Natomiast w tym roku NFZ był na kontroli, jak wykonują tą swoją działalność, w jaki sposób zużywają to dofinansowanie, które dostają z NFZ-u. I NFZ stwierdził, że za dużo jest kwestii właśnie na temat Boga, na temat wiary i nałożył na fundację karę w wysokości 20 tysięcy złotych, którą fundacja zapłaciła. I znów mi się pojawia pytanie, kto co komu jest potrzebny? Czy to po prostu no, tak jakby trochę, nie wiem, przeszkadzali? Także no, to są sytuacje z tego roku. Ja o tym mówię, bo ciągle jest jak gdyby nie zrozumienie albo nastawienie. I to właśnie gdzieś u tych osób, które decydują, które są decydentami w zakresie pewnych budżetów, które państwo ma do realizacji tej odpowiedzialności właśnie społecznej. Na koniec w zasadzie to jeszcze tylko powiem, tak gdzieś w rozmowach z różnymi ludźmi o takim pomyśle. Właśnie w nawiązaniu do tego, że tej opieki społecznej. W gminach, w miastach są kierownicy, którzy jakby zarządzają w ramach tej administracji tą opieką społeczną i budżetem. Ktoś podpowiedział taki pomysł, że gdyby na przykład zrobić tak, że ci kierownicy są wybierani w głosowaniu, w wyborach przez osoby korzystające z opieki społecznej, no tam przy jakimś wsparciu czy udziale organizacji pozarządowych, które są też tam zaangażowane. Oczywiście taki urzędnik byłby nadzorowany, rozliczany przez administrację, przez jakby państwo. Natomiast gdyby to osoby korzystające z opieki decydowały o tym, kto to prowadzi,
to być może by się udało, że ta osoba była dużo bardziej zaangażowana i przekonana do tych działań. Nie traktowałaby tego tylko jako rząd, nie traktowałaby tylko tego jako etap. Pan profesor, który jest w Radzie naszej Fundacji Europejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, zadał mi pytanie. Panie Sławku, co z Pana obroną? Bo jestem przy okazji jeszcze studentem i w tym roku bronię się w licencjacie. Jacek zadał pytanie, czy już doktorat, czy przeskoczyłem. Nie, na razie jest to licencjat. Czekam na obronę i ta praca została napisana, żeby nie tracić czasu w moim życiu. To jest organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób odbywających kary pozbawienia wolności i osób, które opuściły zakłady karne. Jest ich naprawdę niewiele. Niewielu jest szaleńców, którzy chcą pracować z ludźmi stygmatyzowanymi, z ludźmi naznaczonymi, ludźmi, którzy bardzo często, o których mówił pan profesor, ksiądz Paweł, którego znam jeszcze z innych czasów, kiedy był kapelanem w areszcie śledczym w Białęce i z okna go obserwowali, jak prężnym krokiem szedł do swojego poloneza. Nie miałem do niego dostępu, ponieważ byłem w zakładzie karnym, a ksiądz był w areszcie kapelanem. Później spotkaliśmy się, jako będąc już wolnym człowiekiem, poszedłem na 18. pielgrzymkę dla niepełnosprawnych. Zobaczyć, jak ludzie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, zachowują się na pielgrzymce. Ja mam przewagę nad państwem, nad księdzem, nad panem profesorem, ponieważ ja byłem skazany. I w języku więziennym jestem błyskawicznie w stanie trzasnąć, to się mówi w języku więziennym, czy to jest ściema, czy to jest prawda. Czy ci ludzie, którzy idą, to jest tylko pewna poza, czy jest to po prostu faktycznie przemiana. Powiem tak, w większości przypadków ludzie, którzy idą na pielgrzymkę, jest to przemiana. Zrobiłem 2000 zdjęć, obserwowałem tych ludzi i oni są też niepełnosprawni. Oni nie zdają sobie sprawy, że idąc na pielgrzymkę, pchając wózki z niepełnosprawnymi, oni są również niepełnosprawni. Bo państwo się uczyli o deprywacji potrzeb, o stygmatyzacji, ale oni są również fizycznie niepełnosprawni. Nie wyobrażacie sobie, jaki wysiłek dla takich pakerów było przejście 10 dni. Oni szli, pchając wózki, mając pokrwawione nogi. Dlaczego? Bo dla nas, jako ludzi wolnych, jest to niezrozumiałe, że można na przykład nie chodzić przez cały dzień. Ci ludzie chodzą tylko przez godzinę na spacerze. Więc ich siła fizyczna jest tak słaba, że to była olbrzymie dla nich wyzwanie, żeby pchać wózki, mając pokrwawione nogi. Bo przecież ja, idąc na pielgrzymkę, przygotowałem się, kupiłem najlepsze buty, chodzę po górach, staram się dużo czasu spędzać na wolnym powietrzu, a oni szli w jakichś pepegach starych. Nikt im nie powiedział, że będą odparzać nogi. I ksiądz o tym wie, ilu z nich szło na przykład na podpaskach, albo szło po prostu, bo mówią, musimy dojść, musimy pchać ten wózek. Czy oni uwierzyli, czy oni nie uwierzyli, to jest inna sprawa. Ale dla nich to było potężne wyzwanie. Tylko to, co mówi pan profesor. Co potem? Potem jest taki moment, jak był ze mną. W 2005 roku zostałem wyłaskawiony, wyszedłem z więzienia. I co dalej? W kieszeni miałem 2000 zł, które zarobiłem w więzieniu. Były dni, że chodziłem przez tydzień w butach. Ja sobie te buty zostawiłem, się ich nie przywoziłem. One sobie leżą jako pewna moja przeszłość. Buty dziurawe przez 2 lata, bo nie miałem w ogóle pieniędzy. Bo do tego wszystkiego jestem tak stygmatyzowany, że jeśli niektórzy mówią, że jestem jednym z najbardziej znanych polskich więźniów, to nikt mnie nie zatrudni. I na zakończenie pokażę państwu dokładnie na przykładzie, czy jesteście w stanie, żebyście zrozumieli, co to znaczy na przykład język więzienny. Ja trochę bardziej, ale spróbuję. Przeczytam.
przeczytam. Mini gęta w samokciurujących samarach. Mini gęta w samokciurujących samarkach. Kto wie, kto był na moich zajęciach, niech się nie odzywa. Jak myślicie, co to może znaczyć w języku więziennym? Wśród małolatów. Na przykład ksiądz, bo widzę, że błękitna koszula. Co to może być? Nie mam pojęcia. Co. Pani z przodu? Siostra? Pani prof. Mini gęta w samokiciurujących samarkach. Zobaczcie, uśmiechacie się, ale nie wiecie. To znaczy parówka. Śmiech. Co to jest parówka? W więzieniu dla nas to jest zwyczajny przedmiot, który zjadamy albo nie zjadamy. W więzieniu jest to jedno z największych obraźliwych. To jest przekleństwo. Parówa. Bycie parówą to jest kimś najgorszym. Minigenta. Dlaczego? Ponieważ w więzieniu używa się nie słowa kiełbasa, bo to też jest obraźliwe. Nie parówa, tylko gęta. Minigenta, bo to jest mini kiełbasa. A teraz mamy słowo w samokiciorujących samarkach. Samokiciorujących. W więzieniu nie używają małolaci, dzisiaj jest już trochę lepiej, słowa przepraszam tylko z kiciorem. Szukałem kiedyś etymologii słowa z kiciorem. Podobno był wśród grypsujących więzień, który szedł na karę śmierci, nazywał się kicior, wykonano na nim wyrok śmierci i wziął wszystkie grzechy ludzi grypsujących na siebie. Znalazłem. Był więzień kicior, wykonano na nim wyrok śmierci w Załężu. W Samarkach. Więzień nie powie torba, bo to jest znowu obraźliwe, bo wszystko poniżej to jest tabu. Powie samar. Zobaczcie, co się rodzi. Minigęta w samokiciorujących samarkach. To jest jedno słowo. W ciągu 2 tygodni każdy osadzony w tym kraju musi przejść inicjację. Dziś jest lepiej. Jak chcemy ich zmieniać? Jeżeli oni to zaczynają mieć po 3 latach wdrukowane do głowy. Jak potem ma robić pracę naczelny kapelan, który od wielu lat walczy z tym? I małolaci, kiedy przychodzą do księdza Pawła, to się otwierają, ale oni wracają do swoich miejsc. To my jako społeczeństwo musimy z tym walczyć. Dziękuję.